Tutaj są reguły dosyć proste. Samochód o wartości handlowej, takiej rynkowej na oko, do 1000 zł, 18 lat, 0,0 promila oczywiście, no i chęć dobrej zabawy. To jest tak w skrócie. Tu nie jest typowy taki wyścig, tylko się liczy ilość pokonanych okrążeń przez 15 minut. My to dzielimy, powiedzmy mamy 50 samochodów, dzielimy na 5 biegów. Każdy bieg podstawowy 15, potem półfinały 10, wiadomo, samochody są zmęczone, finały również 10. W momencie, kiedy jest pierwszy gwizdek, ciśnienie schodzi, pełny gaz i tylko, żeby być pierwszym, nie dostać i uciekać przed innymi. Jeździłem też wcześniej jako pilot, razem z bratem. Trochę mnie to wciągnęło, że tak powiem, kolegów też. Właśnie nie wiem, co tu robię. Przejechaliśmy Fordą Fiestą i wylosowałam numerek numer 2. Jeżdżę tutaj 4 lata. Przez pierwsze 3 lata za każdym razem awaria albo rozwalony samochód, albo coś urwane, że nie dało się dalej jechać. Natomiast po 3 latach posuchy, 4 razy pudło, udało się, było bardzo fajnie. Teraz mam nadzieję, że znowu, zobaczymy. Zawodniczka, że tak powiem, to będzie jej trzeci wyścig, ale no jak widać troszeczkę sfatygowana. My zawsze jedziemy na pełnym ogniu i nigdy nie odpuszczamy nawet na milimetr. Preferuję każdy samochód Mitsubishi, ale przeważnie Honda, nie? Honda wygrywa pomiędzy innymi, te auta są nie do zabicia. Ten wrak właśnie wygrał w Katowicach, ile to, miesiąc temu właśnie pierwsze miejsce udało się zdobyć, w pozycji to była seria, no jest w takim średnim stanie, po prostu przyjechałem się dobrze bawić.